O tym, że w Dolinie Dunajca tętniło życie na długo przed powstaniem państwa polskiego, a także przed przybyciem na te ziemię Słowian, wiemy z licznych stanowisk archeologicznych, z których najbardziej znane czy też przebadane są na terenie Gwoźca. Tarnowscy archeolodzy wiele skarbów wykopali w Gwoźcu, z których najstarsze datują na jakieś 7 tysięcy lat. Czy po drugiej stronie Dunajca, na południu, na górze Styr, istniał gród wczesnosłowiański? Tego jeszcze dzisiaj nie wiemy, ale nieliczne artefakty na to wskazują. Z całą pewnością potężny gród wczesnosłowiański istniał na terenie Zawady Landskorońskiej. Zawada, zawadka, czyli zawadzić o coś, sama nazwa na to wskazuje, że był tutaj, że się tak wyrażę, ważny ośrodek, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, miejski. Czy gród powstał w VI wieku, czyli wtedy, kiedy część historyków mówi o tym, że nastąpiła wędrówka ludów słowiańskich z dzisiejszej Ukrainy na zachód, może istniał jeszcze wcześniej. Faktem jest, że mógł to być ważny gród, ważne miejsce dla państwa Wiślan, być może państwa wielkomorawskiego. Zwróćmy uwagę na to, że lokalizacja grodów nie była przypadkowa, o czym świadczą nie tylko walory estetyczne, piękny widok, mamy stąd na okolice, ale kwestie bezpieczeństwa, te związane z życiem codziennym, a więc bliskość rzeki i lasu i te związane z bezpieczeństwem czyhających ze strony wrogów, czy też wizytą kupców. Zanim tutaj dotarli, można było ich wcześniej dostrzec i na taką wizytę się przygotować. Grodzisko w Zawadzie Landskorońskiej złożone jest z dwóch członów, położonych na dwóch wyniosłościach, przedzielonych małą dolinką. Człon pierwszy, leżący bliżej Doliny Rzecznej, nosi nazwę Zamczysko, zaś drugi, bliżej wsi, to Mieścisko. Grodem właściwym jest Zamczysko, otoczone podwójnym wałem, a od strony Mieściska wałem zaporowym. Wały te zniszczył silny pożar, którego ślady widoczne są na całym jego obwodzie. Materiał zabytkowy wydobyty podczas prac wykopaliskowych, w tym materiał ceramiczny, wskazuje na dwukrotne użytkowanie tego terenu. Pierwszy raz był on zajęty przez ludność kultury łużyckiej w epoce brązu, drugi raz w okresie wczesnego średniowiecza, kiedy to właśnie otoczono go wspomnianym już wałem. Gród istniał tutaj w wieku IX i został zniszczony na początku wieku X. Podstawą takiego datowania stanowi znaleziony w 1932 roku skarb wykopany przez mieszkańca Zawady Feliksa Łyczko, skarb monet, skarb z ozdób srebrnych, była to biżuteria, ozdób srebrnych i szklanych, wchodziły w jego skład lunula, czyli wisiorek, zawieszka w formie półksiężyca, paciorki, kabłonki czy kolczyki. Tego typu ozdoby występowały właśnie na przełomie wieku IX i X. Dodatkowo teorię tą potwierdza skarb znaleziony również przez tego samego mieszkańca w roku 1946, trochę później. Były to grzybny siekieropodobne, czyli przedmonetarna forma pieniądza występująca na terenie Mora w wieku IX. Te znaleziska potwierdzają fakt, że grodzisko w Zawadzie Landskorońskiej leżało na szlaku handlowym łączącym Ruś Kijowską z Węgrami. Jego powstanie można łączyć z plemieniem Wiślan, którzy na tym terenie tworzyli, na terenie Małopolski, tworzyli własne ośrodki państwowe. Nie znamy bezpośrednich przyczyn upadku tego grodu. No, musiał on być gwałtowny, o czym świadczy wspomniany przeze mnie na wstępie pożar wałów, a równocześnie kilka żelaznych grotów strzał znalezionych przy bramie wschodniej, wystrzelonych, sądząc po układzie, w kierunku grodu. Po upadku, na początku wieku X, już grodzisko nie zostało nigdy odbudowane. Gród w Zawadzie według typologii Kowalenki był grodem pierścieniowatym, miał konstrukcję tak zwaną przekładkową, która jest odmianą konstrukcji rusztowej, gdzie wzdłużne legary układane były stosunkowo blisko siebie. Istotne jest w tym to, że tego typu konstrukcje grodów zaczęły być powszechnie stosowane od VIII wieku. Dodać należy, że był to na tamten czas bardzo nowoczesny gród i trudny do zdobycia,
a jednak został w końcu zniszczony. O sile gospodarczej terenu, który odpowiada dzisiejszym granicom Polski, świadczy fakt, że w roku 844 pewien podróżnik, znany jako geograf bawarski, donosił królowi Franków Ludwikowi II w swoim opisie zwanym Zapiską Karolińską, że na terenach dzisiejszej Polski wymieniał ponad 1200 grodów, a mówimy o czasach na 100 lat przed powstaniem państwa Mieszka. Mało tego, powiedzmy, że grody odpowiadają dzisiejszym miastom. Dziś w Polsce mamy około 950 miast. Cofnijmy się jeszcze dalej w otchłań dziejów. Archeolog Jerzy Okoński pisał swego czasu, że pierwsi ludzie wędrowali niewątpliwie po tych ziemiach już w końcu starszej epoki kamienia, przed 12 tysiącami lat. Krzemienny grot tak archaicznej strzały znaleziony został w Faściszowej. Dziękuję Państwu za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało i zapraszam już teraz do obejrzenia kolejnego odcinka Zakliczeńskiej opowieści.